Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Wałkanowska-Kołodziej. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o Wilnie i całym klanie właściwie kobiet, no bo głównie kobiety są bohaterkami tej książki. Książka Wilno. Rodzinna historia smaków. Ewa, książka ukazała się już parę lat temu, ale ja się o niej niedawno dowiedziałam i wpadłam w tak dziki zachwyt, że cię znalazłam, z czego się bardzo cieszę, że nam się udało spotkać, bo no, to nie jest książka kucharska, tylko te przepisy są jak gdyby przy okazji opowieści o rodzinie, o mieście twoim. Są pretekstem. Tak. Jak w ogóle powstał pomysł? Ojejku, tak naprawdę ja powiem szczerze, że ja bym sama w życiu bym nie napisała książki kucharskiej, tak? Ponieważ moja mama, moja babcia, moje pewnie wszystkie prababki też kochały gotować. No i tak naprawdę, no może z wyjątkiem mojej mamy, nie miały wyjścia, musiały. I ja się gotować, jak byłam w domu, to ja się gotować nie nauczyłam, tak naprawdę. No, piszesz w książce, że ty miałaś pójść na studia, a nie siedzieć w kuchni. Tak. A też przez to, że wszyscy tak bardzo lubili gotować, więc tych osób do podtykania tych różnych potraw było tyle, no, że no, bez sensu było jeszcze kolejne osoby być w kuchni. Więc ja gotować nigdy nie musiałam, znaczy musiałam już na studiach, tak jak byłam w akademiku. Nie chciałam, ale moja mama to kochała. I moja mama miała pomysł, żeby wydać książkę swoimi przepisami, ponieważ mama była taka dosyć znaną kucharką w Wilnie. W ambasadzie też wiele lat gotowała. Tak, i przed świętami, takimi szczególnie dorocznymi, jakieś tam lokalne stacje radiowe ją zapraszały, telewizję, no i później dzwoniły telefony, że Gieśka, daj przepis. A mama, no jaki przepis? No na oko! Wszystko w głowie. Gotuje się na oko, no przecież widać. No nic nie widać. No i tak się męczyła, stwierdziła, że te swoje wszystkie przepisy zbierze. No tylko, że właśnie, że mama lubiła gotować, a tak z pisaniem, no tak to już się zachwycała moimi tekstami, powiedziała, dobra, wydajemy książkę, ale ja mam napisać taki wstęp, tak. Mama zebrała swoje przepisy, mi się z tym wstępem trochę się zbierało, tam różne wersje tych wstępów były i niestety mama zmarła. I to było tak, że zostałam z taką myślą, Boże, co robić? Także ja części z tych przepisów wcześniej nawet nie znałam, nigdy nie gotowałam akurat niektórych potraw. Mamy nie ma, tak? W Wilnie tą książkę naprawdę od bardzo dawna ludzie czekali, tak, na te wszystkie przepisy. Ja stwierdziłam, że ta książka będzie takim, może to upamiętnieniem to jest takie brzydkie, patetyczne słowo, tak? Ale taką miłością, takim symbolem, takim znakiem mojej miłości do mojej mamy. I też takim sposobem, żeby tę mamę przekazać dalej mojej córce, teraz też mojemu synowi, żeby pokazać. I ja stwierdziłam, dobra, biorę się za kuchnię. Napisałam ten wstęp raz jeszcze, czy wstęp, tak naprawdę wyszła z tego cała książka, przewodnik po smakach. No właśnie, bo to jest tak naprawdę też opowieść o Wilnie jako mieście, z którego pochodzisz, tak. a nie tylko wstęp do książki kucharskiej. To jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. Tak, i to się tak zmieniło trochę, tak, i stwierdziłam, dobra, mało tego, wszystkie przepisy przetestowałam. Naprawdę? Co one, jeśli chodzi o niektóre, było nie lada wyczynem, tak. Zaangażowałam też właśnie grono tutaj rodziny całej i przyjaciół do wspólnego gotowania, wspólnego smakowania, tak. Ale przede wszystkim stworzyłam taki przewodnik po tej Wileńszczyźnie, tak, bo to jest tak, że na tej Wileńszczyźnie tam się wszyscy kłócą. Rosjanie z Polakami, Polacy z Litwinami, tam Żydzi tam coś swojego dorzucają. I to jest takie ciągle takie tak naprawdę miasto, mówi się pięknie, wielokulturowe, ale tak naprawdę pełne ciągłych jakichś animozji i konfliktów. Ale jeść lubią wszyscy. Tak? I ja właśnie pisałam o tej Wileńszczyźnie, o tej Litwie przez pryzmat kuchni, tak? Która tam łączy wszystko. Te wszystkie potrawy to tak naprawdę są przemieszane, tak, kartofle jedzą wszyscy w tej części Europy, prawda? Mięso podobnie, ta kuchnia jest właśnie, wcale się tak bardzo się nie różni tych wszystkich narodowości, to jest taka książka pokojowa. No, tam jest dużo w ogóle takich esejów właściwie, czy też felietonów, na przykład o Republice Zarzecza, która, jak piszesz, już się trochę skomercjalizowała, ale jednak jest miejscem jakimś idylicznym w ogóle, tak wynika z tej twojej
opowieści? Czy już teraz jest hipsteriadą i nie ma tam takiego już nastroju, jaki był na początku? Jest nastrój. To jest taka dzielnica artystyczna za małą rzeczką, Wileńką, która płynie właśnie przez Stare Miasto Wileńskie, tak? I przez którą takie maleńkie mostki przechodzą. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dzielnica tak naprawdę bardzo biedna do niedawna, ale w dalszym ciągu to jest taka dzielnica, gdzie z jednej strony artyści się tam sprowadzili i stwierdzili, że zrobią z tego swoją republikę, ze swoją konstytucją, swoimi świętami, ze swoim pomnikiem, aniołem takim z Zarzecza. Powstało tam trochę takich starych, trochę modnych restauracji, bardzo drogich, ale tak naprawdę tuż obok ten duch tego Zarzecza jest. Tak. Jest cały czas. Tak, 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 że można się wejść w jakąś starą bramę i się znaleźć trochę zupełnie w innym świecie. I w dalszym ciągu studenci pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych tam se chodzą, może nie tyle na wagary, ile na malowanie, rysowanie, na randki. A jeżeli chodzi o przepisy, które, jak mówisz, wszystkie przerobiłaś, więc naprawdę wielki szacunek, jeżeli wcześniej mama i babcia tę kuchnię prowadziły, to miałaś takie poważne wejście w rzeczywistość, żeby wszystko to samodzielnie zrobić. Jakie przepisy z tych, które tu prezentujesz, są z tobą na co dzień teraz? Na co dzień nie są. Mhm. Tak, one ze mną nie są na co dzień. Na co dzień na pewno są wszelkiego rodzaju bliny. Tak, w Polsce są naleśniki, blinki, racuszki i tak dalej. W Wilnie wszystko to są bliny. Czy to kartoflane, czy to są, nie wiem, pszenne, gryczane, drożdżowe, ze śledziami, z jabłkami i tak dalej. Tak? I to jest taki element takiej kuchni wileńskiej, która no, ze mną wszędzie jest. Tak, jak w podróżach z moją rodziną, to te bliny zawsze się da usmażyć, tak? I to się w Wilnie je tak naprawdę, nie wiem, na śniadanie, na kolację, na obiad można, tak? zamiast chleba często. Tak? Ale te potrawy, bo one w dużej mierze są, one są bardzo tłuste, tak nieprzyzwoicie tłuste, tak? Niemodnie tłuste, tak? I są też niektóre są czasochłonne. Tak? Więc na przykład teraz, jak się zbliżają święta Bożego Narodzenia, tak? Dla mnie najważniejszymi potrawami tej kuchni to są dania wigilijne, które są zupełnie inne niż te w Polsce. Tak? I to jest tak, że już niedługo będziemy robić śliziki, czy takie małe, mało słodkie ciasteczka z sypkim makiem, grzybowiki, makowiki, takie pierogi też pieczone w głębokim oleju. I to są dania, które się z kolei robi nie na co dzień, a tylko raz do roku, właśnie Wigilię. I dla mnie ta kuchnia jest, te potrawy są chyba najważniejsze z całej kuchni. Tak, to jest takie zupełnie, zupełnie niecodzienne. Czyli w Wigilię bierzesz się do roboty i próbujesz odtworzyć te wszystkie dania z twojego domu. Tak, po prostu. Bo teraz ja od kilku miesięcy znowu mieszkam w Wilnie, tak wyjechaliśmy na rok. No i trochę mniej gotuję, ponieważ babcia tak bardzo się cieszy, że przyjechałam do Wilna ze swoją rodziną, że nie bardzo mam szansę tak naprawdę gotować potrawy babcine i stawać tutaj właśnie do konkurencji takich kulinarnych z babcią, tak? Więc babcia gotuje po wileńsku, tak? A ja babcię karmię jakimiś różnymi dziwnymi potrawami. Tak. Ciekawi mnie jeszcze kwestia chleba. Litewskiego czy wileńskiego, jak jest u nas nazywane, zresztą jest tutaj na okładce twojej książki. Zrobiłaś dosyć taki poważny dziennikarski research, obdzwoniłaś piekarnię i w Polsce, i w Wilnie, żeby zastanowić się nad tym, dlaczego ten chleb, który jest w Wilnie, a w Polsce jest sprzedawany jako wileński, jest zupełnie inny. I tak naprawdę w Grzybkach ci powiedzieli, że był zbyt gliniasty dla polskiej publiczności. Chleb litewski jest
ciężki, jest ciemny, tak, jest taki słodko-kwaśny, z dużą ilością kminku i on się ma nijak do tych chlebów, które możemy spotkać w Polsce pod nazwami kresowy, wileński, litewski, to się tak ładnie, tak sentymentalnie się pewnie kojarzy, ale to są zupełnie inne chleby. Te w Polsce tak naprawdę w większości to są takie chleby, no powiedzmy, ciut bardziej razowe, i pofarbowany, nie wiem, karmelem, marmoladą, albo jakimś słodem, tak, mają być ciemne. Ale co ciekawe, ten chleb taki tradycyjny litewski, który się da kupić na Litwie, on tak naprawdę bardzo często, coraz częściej jest też podkolorowany trochę, tak? Ponieważ chleb litewski taki tradycyjny to jest chleb żytni. Tam jest tak naprawdę tylko mąka żytnia, rozowa oczywiście. On jest, no rzeczywiście jest bardzo ciężki, ale w czasach sowieckich, no bo tak naprawdę mówiąc o kuchni litewskiej też mówimy o tych 50 latach, kiedy ta kuchnia się też zmieniała pod wpływem no, takich tradycji Związku Radzieckiego. I rzeczywistości. I wtedy do sklepów litewskich w ogóle weszło dużo cukru. Pojawiły się torty, cukierki, ciastka i ten litewski chleb żytni stawał się coraz bardziej słodki. Tak, ludzie, ten cukier jednak tak się tak łatwo wchodzi, prawda? Mm-hmm. I te chleby nawet litewskie kupowane w sklepach, one są też, mimo że w dalszym ciągu są bardziej ciężkie i bardziej takie gliniaste, zbite, ale one są słodkawe. A chleb z tej okładki, to jest takiej piekarni no, rodzinnej, to jest pan, który się nauczył piec chleb od swojej babci, i on to robi tak, jak to babcia robiła, bez żadnych słodów, bez żadnego cukru. I to jest taki chleb, który można brać na wyprawę w góry, przez 2 tygodnie będzie dobry. No i nie pleśnieje, tylko schnie. Tak. Fajnie, no to życzę Ci smacznej domowej Wigilii. Ja w tym roku też biorę się do roboty i cała rodzina będzie u mnie, także będę również miała co robić. To zabawne, bo będziemy gotować ze swoich książek w takim razie. Bardzo chętnie. Bardzo, bardzo polecam. Książka Wilno. Jeżeli mają Państwo ochotę zrobić Wigilię w trochę innym stylu, to tutaj jest wszystko napisane, jak to zrobić. Dziękuję.